Samoloty odradzamy w celu usunięcia zanieczyszczeń, które mogą powstawać na skrzydłach samolotu, na statecznikach też poziomych oraz kadłubie samolotu. Proces odradzania ma na celu poprawienie aerodynamiki samolotu, czyli poprawienie siły nośnej podczas startu. I samolot wykonując start usuwa ten płyn i w czasie lotu już jest bezpieczny. Tak? Najważniejszy jest ten moment startu. Z tymi zanieczyszczeniami jest aktywny szron, który powstaje podczas ujemnych temperatur. I następnie to są wszystkiego rodzaju opady związane, czyli śnieg, zamarzający deszcz, nachodząca mgła też, która powoduje powstawanie aktywnego szronu na skrzydłach samolotu i statecznikach. Tak? I żeby samolot mógł bezpiecznie wystartować, musimy te zanieczyszczenia z powierzchni skrzydeł i stateczników usunąć. Najczęstsze odradzanie to jest oczywiście w warunkach zimowych, czyli od późnej jesieni do wczesnej wiosny. Dzienna ilość odladzanych samolotów oczywiście zależy przede wszystkim od warunków atmosferycznych. Jeśli są sprzyjające dla nas, dla procesu odladzania, to jest to ilość do 150 samolotów dziennie. W sezonie jest to kilka tysięcy. Decyzja o odladzaniu należy do kapitana. On, robiąc obchód samolotu, podejmuje decyzję, czy będzie się odladzał, czy też nie. Samolotach większych, czyli szerokokadłubowych, takich jak Dreamliner 787, ten proces przy aktywnym szronie trwa około 8 minut. Przy opadach śniegu ten proces może się wydłużyć nawet do 20 minut. Żeby skrócić ten proces, na większe samoloty dysponujemy więcej odladzarek i w tym momencie możemy ten proces też skrócić nawet dwukrotnie. Dla nas odladzanie zaczyna się we wrześniu, jako dla instruktorów. Chociaż warunki pogodowe wtedy nie wymagają samoloty od nas odladzania, ale zaczynamy już proces szkoleniowy, czyli wszyscy pracownicy, którzy już nabyli uprawnienia rok wcześniej, przed danym sezonem muszą wszystkie szkolenia odświeżyć i być przygotowanym już do procesu odladzania w pełnym sezonie. Tak? Więc tutaj wrzesień już jest dla nas kluczowym momentem, żeby rozpocząć szkolenie pracowników starych, którzy już posiadają uprawnienie, a także rozpocząć szkolenia dla pracowników, którzy będą mieli styczność z odladzaniem pierwszy raz.